rząd PiS chciał walczyć z sitwami w wymiarze sprawiedliwości, natomiast okazuje się, że stworzył swoje sitwy, między innymi w Trybunale Konstytucyjnym. I teraz w ramach tej sitwy dwa gangi się ze sobą pokłóciły. Tak? Efekt dla Polaków jest bardzo zły, dlatego że zostali pozbawieni możliwości skargi konstytucyjnej. Jeżeli czyjeś prawa lub wolności są naruszane w Polsce, to taki obywatel powinien mieć prawo oczywiste złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego. A wiemy, że prawa i wolności Polaków były bardzo mocno naruszane w ostatnich latach, między innymi w trakcie pandemii, gdzie pozamykano ludzi w domach, dzieci pozamykano na zdalnym nauczaniu, pozamykano mnóstwo biznesów. Tak? Jeżeli w tym momencie ktoś otrzymał nie taką, jakiej by oczekiwał, decyzję administracyjną bądź orzeczenie sądu, to w normalnym państwie mógłby się odwołać do Sądu Konstytucyjnego. PiS doprowadził do tego, że takiej możliwości nie ma. Dlatego tych nieudaczników trzeba w tym momencie od władzy odsunąć.